Ho, 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 więc elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to poradnik zakupowy dla rowerzystów, może dla kolarzy. Cieszę się bardzo z tego powodu, że nagrywam ten film, bo to nie jest tylko taki zwykły poradnik zakupowy, a nieco więcej. I już Wam powoli tłumaczę, mniej więcej połowę życia temu miałem takie marzenie, gdyż byłem informatykiem, chodziłem do technikum informatycznego i marzył mi się kiedyś mały sklepik komputerowy. Z racji tego, że można powiedzieć, że trochę się przebranżowiłem, chociaż próbowałem iść trochę w kierunku informatyki, niestety nie wyszło, ale poszedłem w kierunku rowerów, jak da się zauważyć po kanale. I no, dużo rzeczy jest teraz związane z rowerami i cały czas coś mi takiego mniej więcej po głowie chodziło. Czasy się zmieniały, sklepy stacjonarne no, w dzisiejszych czasach na początku mają ciężko. Wszystko bardziej ucieka jakby do internetu, dlatego można powiedzieć, że po części zrealizowałem swoje marzenie i mam swój malutki sklepik internetowy z elektroniką, a dokładnie z licznikami rowerowymi, które zaraz Wam pokażę. A przy okazji mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zakup liczników rowerowych, to jest to jakby można powiedzieć bezpieczny zakup z tego powodu, że każdy kiedyś zaczynał od licznika rowerowego, prawdopodobnie jakiś tańszy albo z marketu, albo już może troszeczkę lepsza Sigma, albo przewodowy, albo bezprzewodowy, ale to były zawsze liczniki z czujnikiem zewnętrznym, aby no powiedzmy, że dokładnie mierzyć odległość. Te liczniki są w jakimś stopniu ograniczone, no mierzą głównie dystans, prędkość, średnią prędkość, no zależy od budżetu cenowego, no ale raczej nie są one jakoś tam mocno przybajeżone. W momencie, kiedy ktoś dostanie ciut lepszy licznik, czyli z GPS-em, liczniki takie zaczynają się mniej więcej od około 300 zł, może go zmotywować do tego, aby jeździć więcej, gdyż przez to, że rejestrujemy naszą aktywność za pomocą GPS-a, później możemy sobie wrzucać to do różnych portali typu Strava, Komoot, TrainingPeaks, Intervals, Itzu i tam wiele takich innych, ale na pewno Strava i Komoot są najbardziej popularne. Jeżeli ktoś już ma tani licznik z GPS-em za około 300-400 zł i będzie chciał nieco więcej, bo będzie potrzebował mapy, no to już wtedy można kupić licznik za trochę więcej, bo jakieś 700 zł, ale jeżeli ktoś jest już naprawdę takim kolarzem, no to można wtedy mu sprawić licznik za ponad tysiaka. Takie liczniki kosztują nawet 2000, a są też i droższe, ale akurat na ten moment nie będę miał tego w ofercie. Już przechodzimy do tematu. Z racji tego, że zaczynam, a niedawno był czarny piątek, to ci, co się zgapili z jakimiś tam promocjami, albo może wcale te promocje nie były takie fajne, to do moich urodzin, czyli do 11 grudnia, możecie skorzystać z kodu rabatowego 15%, wpisując Velogwiazdka i na cały asortyment jest 15%, a od kwoty 700 zł jest dostawa gratis. Do 11 grudnia też macie możliwość wzięcia udziału w bonusie, a mianowicie możecie dostać w upominku jeden z tych liczników, dokładnie który to za niedługo pokażę. Wystarczy, że w komentarzu wpiszecie, dlaczego chcielibyście ten licznik i osoba, która dostanie najwięcej łapek w górę, to właśnie ta osoba ten licznik otrzyma. Więc to też Wy decydujecie, kto otrzyma licznik. Nie najtańszy, ale też nie najdroższy. Kupując u mnie na sklepie dostaniecie w prezencie delikatny bonusik, ale to naprawdę delikatny. Naprawdę będzie to coś symbolicznego, ale będzie. Na pewno mocno związane z kanałem. Oprócz liczników też jest parę drobnych akcesorii, a mianowicie na przykład uchwyt do licznika, czyli tak jak ten IGP Sport N80, który ma standard garminowski, bo większość liczników, które też, no praktycznie wszystkie liczniki, które tutaj są, mają mocowanie takie same jak przy garminie. Więc taki uchwycik można jakby powiedzmy dołączyć do tego wszystkiego. Następnie czujniki prędkości i kadencji. Katalogowo kosztuje to 129 zł za sztukę, więc jeżeli chcecie, żeby te Wasze dane były dokładniejsze, to też z czegoś takiego możecie skorzystać. Żeby monitorować Wasze zdrowie, to warto mieć jeszcze właśnie czujnik tętna, więc będziecie wiedzieli, ile Wasze serce uderza na minutę. To jest bardzo ważne dla zdrowia i ewentualnie dla treningów, bo z czujnikiem tętna też można trenować. A propos trenowania, to na mojej stronie też co nieco znajdziecie, ale to na razie już nie będę za bardzo o tym wspominał. Na razie skupmy się na prezentach. Lampki rowerowe, czyli lampka z funkcją stopu.
oraz z możliwością połączenia z licznikami IGP Sport, żeby kontrolować oświetlenie z poziomu aplikacji bądź licznika. Dodatkowo bardzo długo trzyma bateria, bo nawet do 50 godzin. To wszystko oczywiście zależy od trybu, którego włączycie. Ja z tej lampki korzystam i naprawdę wytrzymuje bardzo, bardzo długo. No i ma też inteligentne oświetlenie, czyli dopasowuje sobie poziom jasności do otoczenia. No i jeden z popularnych tematów w ostatnim czasie, czyli tak zwany radar. Tutaj jest to od IGP Sport SR30, który też można połączyć z innymi licznikami, nie musi być to koniecznie z IGP Sportem. I oprócz tego, że świeci, to jeszcze pokazuje Wam, czy z tyłu nadjeżdża jakiś samochód, czy ewentualnie tych samochodów jest więcej. I jest to w promieniu, z tego co pamiętam, około 150 metrów, a sama widoczność tej lampeczki jest do nawet 1,5 km, więc wydaje mi się, że spoko. Cena takiego radaru to 549 zł. No i tu się kończą jakby takie dodatkowe akcesoria. Do tego jeszcze teraz w gratisie jest uchwyt M30, żeby można było zamontować to centralnie pod siodełko. Liczniki z GPS-em nie są wcale takie drogie, jakby się wydawały, bo zaczynają się od 299 zł katalogowo i to jest model BSC100. Jest to dobry licznik na początek, bo wytrzymuje bardzo długo na baterii, czyli 40 godzin. Ma USB typu C, czyli już zgodne z dzisiejszymi standardami. Prócz tego, że pokazuje nam prędkość średnie itd. itp., czyli jak zwykłe standardowe liczniki i zapisuje nam trasę, to dodatkowo możecie podłączyć czujnik prędkości, kadencji i tętna i wszystko będziecie mogli sobie ładnie monitorować. Nie potrzebujecie licznika wysokiej klasy ponad 1000 zł czy ileś tam, żeby móc z tego korzystać. Ograniczeniem jego jest takie, że nie ma żadnego poziomu nawigowania. I następny właśnie w kolejności, jeżeli chodzi o poziom nawigowania, to jest Sigmarox 4.0, którego tutaj chwilowo nie mam, ale za dosłownie pewnie parę godzin już będę miał tutaj to na miejscu. To jest licznik, który też ma większość funkcji tak jak tutaj, troszeczkę ma gorszą baterię, bo chyba tam wytrzymuje 25 godzin, kosztuje 399 zł, ale tam już możecie sobie ugrać jakąś trasę i nie jest to nawigowanie bardzo takie intuicyjne, bo tam po prostu będziecie mieli taką strzałeczkę, więc jeżeli będziecie jechać na przykład po drodze asfaltowej, to raczej w miarę to Wam powinno fajnie pokazywać, że skręć w lewo, skręć w prawo, ewentualnie jedź prosto, ale jeżeli będziecie chcieli jeździć bardziej gravelowo czy MTB, no to już może być tak średnio. Dlatego za 50 zł więcej, czyli za 449 zł, możecie już nabyć sobie model IGP Sportu BSC200, który już pokazuje Wam ślad. Prócz tego, że też dosyć długo trzyma bateria, bo 30 godzin, łączy się z aplikacjami, zresztą te wcześniejsze liczniki też łączą się z aplikacjami takimi jak Strava czy Komoot, więc będziecie mogli sobie przesyłać te aktywności i ma, tak jak tutaj na obrazku jest pokazane, taki, można powiedzieć, trochę prymitywny ślad, ale ma. Nie ma kompletnie mapy, nie będziecie widzieli, czy są jakieś boczne ulice, czy nie, ale już jakiś ślad jest i na pewno będzie to bardziej intuicyjne. Dlatego kto chce wziąć udział w jakimś swoim pierwszym ultramaratonie z rzędu 200, 300 czy 500 km, bo spokojnie ten licznik wytrzyma 24 godziny, to już myślę, że z takim licznikiem w miarę dacie radę. Jak będą jakieś takie ciężkie zakręty, że będzie, nie wiem, skręć w lewo, w prawo, po ukosie i tutaj możecie troszeczkę się zagubić. Lepiej wtedy zwolnić i sobie tak w miarę intuicyjnie przejechać, ale już coś będzie. Jeżeli będziecie chcieli, żeby te nawigowanie będzie bardziej dokładne, no to wtedy jest model IGP Sportu BSC300, który nie dość, że ma kolorowy wyświetlacz, to dodatkowo mam mapy. Te mapy nie są jakiejś wysokiej klasy, ale są i powiem szczerze, że to jest licznik, który ma dobry stosunek ceny do tego, co oferuje, bo kosztuje 699 zł i dodatkowo możecie właśnie uzyskać go jako upominek, wpisując właśnie w komentarzach, dlaczego chcielibyście otrzymać ten licznik. Licznik na baterii wytrzymuje nieco krócej niż poprzednio, bo wytrzymuje około 20 godzin, no z tego powodu, że jest kolorowy wyświetlacz i ma trochę więcej opcji. Robi się zimno, ale okej, jeszcze wytrzymam. Niestety między licznikiem BSC300 a IGS-M630S jest delikatna luka, bo z 699 zł przenosimy się na 1249. Tutaj w zestawie jest gratisowo uchwyt ten M80 o wartości chyba 69 zł, z tego co pamiętam.
bo do tej pory wszystkie liczniki miały zwykły uchwyt taki na kierownicę, na mostek, mocowany za pomocą zipów bądź gumeczek. Tak tutaj już dodatkowo dostajemy ten uchwyt M80. Licznik jest już dużo bardziej rozbudowany. No tak, jest większy wyświetlacz, bo ma 2,8. Tamte wszystkie oscylują od mniej więcej 2,2 do 2,6 cala, no ten już ma 2,8. Dodatkowo ma dosyć dużą pojemność wbudowanej pamięci, bo 16 giga. Szybkie ładowanie. Własne segmenty, nie są to segmenty ze strawy, ale są to własne segmenty. Ma coś tak zwanego jak Einkleinbar, czyli taki ala poziom przewyższeń, że jak jeździcie w górach, to pokazuje Wam, że będzie górka i ile mniej więcej ta górka będzie miała. To tak w skrócie. Nie chcę też tutaj przedłużać, żeby to nie był jakiś poradnik, który będzie trwał godzinę, bo można by było każdy licznik z osobna opisać, ale po co? Z tego powodu, że prawie wszystkie te liczniki testowałem na swoim kanale i jeżeli faktycznie tak było, to na stronie będziecie mieli pokazane, że jest odnośnik do wideo, będziecie mogli sobie to tam spokojnie obejrzeć i zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało. Bardzo długo trzyma na baterii, bo to jest chyba około 40 bądź 45 godzin, więc już fajnie takiego ultrasa coś takiego mieć. I jest to, można powiedzieć, taki licznik już prawie wszystko mający kompletny za nieco ponad 1000 zł. Czyli jeden, można powiedzieć, z takich tańszych liczników, bym powiedział nawet taki game changer, jeżeli chodzi o stosunek ceny do tego, co oferuje. Na następnej kolejności to będzie licznik marki Wahoo. Wahoo to jest malutki liczniczek. On ma 2,2 cala, więc no powiedzmy, jeżeli chodzi o wielkość, to szału nie robi, ale jest to bardzo, bardzo rozbudowany licznik amerykańskiej marki, który jest na rynku już dosyć długie lata, bo to chyba jest jeden z pierwszych moich filmów na kanale, czyli około 4 lata temu właśnie taki licznik pokazywałem. Cały czas był w jakimś stopniu tam ulepszany. Ma bardzo czytelny wyświetlacz, ma dodatkowe diodki u góry, które nam pokazuje na przykład skręć lewo, skręć prawo, ewentualnie poziom prędkości, tętna bądź mocy. Działania na baterii około 15 godzin, ale wydaje mi się, że spoko, na takie codzienne użytkowanie jest to w miarę wystarczające. Jeżeli ktoś będzie brał udział w ultra, no to musi brać pod uwagę, że będzie musiał sobie ten licznik raczej doładowywać, co oczywiście jest taka opcja. Liczniki bardzo dopracowane. Jedynym minusem w porównaniu do poprzednich liczników jest to, że nie ma języka polskiego i raczej się już tego języka polskiego nie doczekamy. Ale naprawdę jeden z największych konkurentów Garmina, jeżeli chodzi o sprzedaż. Teraz nie pamiętam, ale chyba następny w kolejności jest IGP Sport za 1599 zł. Jest to najwyższy model z liczników od marki IGP Sport. Zresztą sam Chris Froome się pod tym podpisuje. To, co jest fajne w nim, że ma bardzo duży wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala, a mimo tego nie jest on jakąś wielką cegłą, bo ma bardzo malutkie ramki. Bardzo długo trzyma na baterii, bo też około 50 godzin. Z dodatkowych opcji jest to, że ma bardzo dokładny sygnał GPS. A, no i jest dotykowy. No i plusem tutaj też tego licznika jest to, że mimo, że ma dotyk, ten dotyk możemy sobie wyłączyć. Jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem ekranów dotykowych, to nie musi z tego korzystać. No i właśnie ewentualnie od razu też wspomnę, że Wahoo, mimo że w cenie 1399 za zwykłą opcję bez czujników, to nie mamy ekranu dotykowego, a tu za 1599 już taki ekran jest. Następnie jeszcze propozycja z Niemiec, czyli Sigma ROX 12.1 EVO. Jest to licznik, który mnie pozytywnie zaskoczył. Ja miałem bardzo negatywne zdanie, jeżeli chodzi o liczniki Sigmy, jeżeli chodzi o nawigowanie i tym podobne. I myślałem, że nie robią dobrych liczników z GPS-em, ale się pomyliłem. Zresztą możecie to zobaczyć u mnie na kanale. Licznik jest bardzo rozbudowany, dokładny, ma fajne nawigowanie, bardzo rozbudowaną opcję, jeżeli chodzi o tutaj portal na stronie internetowej, więc też jest godny rozważenia i powiem Wam szczerze, że możecie się mile zaskoczyć. Dobry ekran dotykowy, w miarę responsywny, więc naprawdę spoko. No i nawigowanie tu według mnie robi ogromną robotę, bo tak jak na przykład, bo nie wspomniałem, ale na przykład licznik Wahoo i
IGP Sporty mają już możliwość przeliczania trasy. Te wcześniejsze, jak już mają pokazywanie po śladzie i powiadomienia, że skręć lewo, skręć prawo, nie mają przeliczania trasy. A już te liczniki, co tutaj widzicie, taką opcję mają. Działa to raz lepiej, raz gorzej, ale jakoś działa. Jeżeli chodzi o IGP Sporty, jest to przeliczanie bardzo proste, ale działa. W Wahoo trochę bardziej rozbudowane i w Sigmie możecie sobie wybrać, jakim rowerem jedziecie, czy szosowym, czy gravelowym, czy MTB, i powinno się mniej więcej to Wam dostosowywać do tego roweru. Licznik, który tutaj chwilowo jeszcze nie mam, ale też za niedługo będę miał, czyli Wahoo Roam V2, czyli urządzenie bardzo podobne do swojego, jakby powiedzmy, starszego brata, mimo że mniejszego. Właśnie dodatkową opcją jest to, że ma większy wyświetlacz, bo chyba 2,8 cala. Ma dodatkowe diody jeszcze po boku, nie tylko u góry, ale jeszcze po boku. Więcej pamięci, troszkę bardziej rozbudowane opcje, ale niby trochę bardziej rozbudowane opcje, na pewno dokładniejszy GPS, ale prawie wszystko mający to samo, co jego młodszy brat. No i ostatni, można powiedzieć, prezent, który tutaj mam, czyli coś, co mi ostatnio sprawdza się najbardziej, czyli Hammerhead Karu 3. Teoretycznie tej trójki nie powinienem wspominać, bo z Karu jest tak, że po prostu oni robią nową generację. Jak robią nową generację, to po prostu starej nie ma i nazywają to po prostu Hammerhead Karu. Licznik, który dla mnie jest najlepszy. Korzystam z niego już jakieś pół roku i nigdy mnie nie zawiódł. Bardzo dokładne powiadomienia o skręcie, dobrze przelicza trasy, naprawdę zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Choć nie mogę powiedzieć tego samego o jego starszym bracie, czyli o generacji drugiej, gdzie tam bardzo słabo trzymała bateria, bo nawet nie wytrzymywała 10 godzin, by trzeba było tam włączyć jakieś ultra oszczędzanie energii. Tak tutaj z podłączonymi czujnikami, telefonem itd. itp. nawigowaniem wytrzymuje około 15 godzin, co na dzisiejsze standardy powiedzmy, że jest ok. Można sobie zwiększyć tę liczbę godzin dzięki oszczędności energii do nawet ponad tam 30, no ale to naprawdę trzeba tam poograniczać dużo opcji. Bardzo dobrze współpracuje z systemem SRAM AXS, czyli z bezprzewodowymi przerzutkami od SRAMa. Nie ma póki co jeszcze integracji z Shimano DA2, ale z tego co widziałem ostatnio, to chyba to się powoli zmienia i jest bardzo możliwe, że połączenie z DA2 też tutaj trafi, więc wydaje mi się, że spoko. A co Wy myślicie? Który z tych liczników byście wybrali, który macie, który Wam się sprawdza, który byście chcieli na prezent? Może piszcie listy do Świętego Mikołaja, może ktoś Wam sprawi. No i piszcie oczywiście komentarz, kto i dlaczego chciałby dostać ten licznik. Pamiętajcie o kodzie rabatowym do 11 grudnia, czyli do moich urodzin. Kod wpisujcie Velogwiazdka i macie wtedy 15% na cały asortyment. Później co będzie, to zobaczymy, czy nie będzie w ogóle żadnego rabatu, czy będzie jakiś tam symboliczny. Trzeba brać pod uwagę to, że jestem jakby początkujący i no na pewno nie będę miał łatwo. Nie robię to też jakby dla czystego zysku, ale robię to zajawkowo, bo tak jak wspomniałem na początku, to było po części moje marzenie. Tak samo kanał też nie jest nastawiony głównie na zysk, a po prostu na zajawkę. Mam nadzieję, że Wy też macie takie wrażenia. I co? Zapraszam ewentualnie do wsparcia kanału, kupując u mnie któryś z tych urządzeń. A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.